program do tych Boga, Michał Świderski i Magdalena Potoniec. Tadeusz Potoniec. Niektórzy, którzy nas oglądają tak systematycznie, to pamiętają Was, kiedy byliście ostatnio, tak z rok temu? W kwietniu. W kwietniu, ale rok temu, tak? Czyli rok temu. I to jest małżeństwo, które przeprowadziło się do nas z... Wyście przyjechali z Francji. Z Francji i słuchajcie, mamy taki piękny news, piękną wiadomość dzisiaj, że wczoraj na spotkaniu biskup gliwicki, pomocniczy Andrzej, wyraził zgodę i pobłogosławił nowy nasz program, mianowicie, jak się będzie program nazywał? Ewangelizacja bez granic. Ewangelizacja bez granic. I to będzie program, gdzie będziemy formowali liderów i animatorów przyszłych wspólnot szkoły nowej ewangelizacji na całym świecie. Tak? I oczywiście będziemy później tych liderów i animatorów osadzali w tych miejscach, w których żyjecie po prostu i tam będziecie budowali wspólnoty. Chcemy w tym pomóc. O tym będzie ten program, o założeniach, kto może się zakwalifikować, ile to będzie trwało i tak dalej. A teraz mam kilka takich ogłoszeń, już później oddaję głos, bo oni będą jakby kierownikami tego programu. Pierwsza prośba, mam sporo dzisiaj tych, tych próśb. Aha, zdjęcie. Pierwsza prośba, udostępniajcie nasze posty, czy to, co Cię dotknęło na Facebooku, dlatego, że jakaś weszła nowa polityka na Facebooku i bardzo przecinają nam zasięgi. To znaczy, jeżeli tylko oglądacie, prawda, na przykład robimy ogłoszenie, jakieś ewangelizacje, jakieś forum charyzmatyczne, wieczór uzdrowienia, czy nawet jakiś artykuł, tak jak ostatnio o Maryjności i tak dalej, to jest fajne, że to czytacie, ale bardzo Was proszę o to, pomóżcie nam ewangelizować i docierać do innych ludzi. Jeżeli nie będziemy tego lajkować, jeżeli nie będziemy tego udostępniać, to musimy wtedy za każdym razem promować to płatnie, tak? Bo tak zostały sprytnie te przycięte te zasięgi, że po prostu musimy wtedy płacić, bo o to pewnie głównie chodzi. Natomiast kiedy udostępniasz te nasze posty, te nasze wiadomości, to, co robisz, tak naprawdę pomagasz nam ewangelizować. I czasem ktoś może powiedzieć, ja nie umiem ewangelizować, nie umiem mówić, boję się. Możesz zrobić jedną rzecz. Możesz udostępniać materiały, które Ciebie dotknęły i zobaczysz, innych też będą te materiały dotykały. To jest taka prośba mała do każdego z Was. I kilka ogłoszeń. 25 maja, czyli nagrywamy dzisiaj w czwartek, czyli jutro w piątek gościmy u nas biskupa Antoniego Długosza. O 18 będzie głosił na mszy dla dzieci, a później będzie głosił dla dorosłych nauczanie o tym, jak przekazywać wiarę, jak wychowywać w wierze katolickiej dzieci, tak żeby one chciały wzrastać w niej. Tak? Nie tylko jako dzieciątka małe, nie tylko jako 7-10-latkowie, ale później jako młodzież i dorośli. Dalej, 26 maja jeszcze można się zapisywać. Zapraszam na konferencję Moc Ewangelii, Słowo i Znak. Będziemy mówili o ewangelizacji, o uzdrowieniu, jak w świetle nauczania Kościoła i Słowa Bożego, jak możemy patrzeć naprawdę na przyjmowanie samemu i posługiwanie innym właśnie uzdrowieniem fizycznym w kontekście ewangelizacji. I to oczywiście już mówiłem, będzie Marcin Zieliński, będę ja, Olek Bańka, ksiądz Artur Sepioł, Marcin Jakimowicz, czyli taka ekipa mocna. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kolejna rzecz, można i należy zapisywać się dla osób gdzieś tam z Warszawy, gdzieś tam z północy. Przyjeżdżacie do nas często tak z tak daleka. Teraz ja jadę do Was, 2 czerwca, pierwsze forum charyzmatyczne w Płocku. Piękne wydarzenie, będzie głosił arcybiskup Ryś. Moja skromna osoba też będzie tam, będę tam głosił, posługiwał, także wydaje mi się, że dla osób z północy fajna inicjatywa. Teraz następna rzecz. Ostatnio ogłaszałem, że 8 czerwca będzie wieczór uzdrowienia i teraz uwaga, to jest zmiana. 7 czerwca, czyli w czwartek, nie piątek, a w czwartek będzie wieczór uzdrowienia w Gliwicach, parafia świętego Jacka, tak zwana Nowa Sośnica. Czyli Gliwice, Sośnica, nowa parafia świętego Jacka. O 18 msza parafialna, o 19.15 wchodzimy w wieczór uzdrowienia już. I jeszcze tylko dwa ogłoszenia. 9 czerwca po raz drugi jako Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej jedziemy ewangelizować Czechy.
Znowu do Jabłonkowa, Kościół Sióstr Elżbietanek, czyli 9 czerwca to będzie, co to będzie, czwartek, sobota, tak? Dobrze mówię? 7 czerwca to jest czwartek, 8, piątek, 9 to jest sobota. Tak jest, Kościół Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie, ulica Bezrucowa 395, 18:30 Różaniec i Uwielbienia i 19:15 Msza z modlitwą uzdrowienia. I już ostatnie ogłoszenie, 22-25 czerwca chcemy zaprosić osoby, które są po kursie Nowe Życie na kurs Nadziei. Nadzieja. No może ktoś powiedzieć, o czym jest ten kurs? Bardzo prosto, chcemy przejść przez wszystkie dziedziny życia, od takich bardzo duchowych, przez bardzo takie prozaiczne, jak pieniądze, jak seksualność, jak dzieci, praca. I chcemy w tych wszystkich dziedzinach zobaczyć w Bożym Słowie, jakie Bóg daje obietnice co do tej konkretnej dziedziny i chcemy spojrzeć jakby z dwóch kierunków. Pierwszy kierunek, co ja mam zrobić, żeby ta obietnica się wypełniła i co Bóg obiecał, że zrobi. Tak? Na przykład, jeżeli ja do czegoś wyciągnę rękę, to Bóg obiecuje, że pobłogosławi wszystko, do czego wyciągnę rękę. Ale jeżeli ja nie wyciągam ręki, to On nie błogosławi. Tak? Czyli chcemy pokazywać właśnie tą współpracę. Bóg daje obietnicę, my wychodzimy i zaczynamy działać, Bóg dokłada swoją część. I pokazujemy dziedzina po dziedzinie, jak możemy ustawiać razem z Bogiem całe nasze życie. Czyli 22-25 czerwca kurs Nadzieja w Olsztynie koło Częstochowy. Więcej informacji na sngliwice.org. Uff, czyli kilka ogłoszeń, ale bardzo dużo się dzieje u nas w maju i w czerwcu, bardzo dużo. A teraz nasz program, który no, mieliśmy na sercu od jakiegoś czasu. Tak. Tak. Powiedzcie sami, skąd się wzięliście w Polsce. Powiedzcie jeszcze raz, co już robiliśmy jako tą naszą działalność w internecie, a teraz w jakim kierunku pójdziemy. A więc my mieszkaliśmy we Francji, co mówiliśmy w naszym świadectwie właśnie kwietniowym. Przeprowadziliśmy się do Gliwic. No i tutaj zaczęliśmy działać we wspólnocie. Uczestniczyliśmy w grupce dzielenia przez Skype'a. Ta grupka to była taka grupka właśnie coś zupełnie nowego, co rozpoczęliśmy, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, jak działają relacje, jak to wygląda, głosić przez internet w taki sposób, dzielić się świadectwem, doświadczeniem właśnie formacji przerabianej. Mamy dzienniczki formacyjne, dzielić się spotkaniem z Bogiem w Słowie Bożym. No i właśnie tak po roku takiej pracy, współpracy z Bogiem i z drugim człowiekiem, no, ten pomysł zaczął tak kiełkować, żeby to rozszerzyć, żeby wyjść z tym szerzej po prostu, do większego grona osób, bo właśnie z racji tego, że byliśmy za granicą, wiemy, jak jest trudno być bez wspólnoty, będąc za granicą i też mając takie pragnienie w sercu, bo my bardzo chcieliśmy być w jakiejś wspólnocie i też mieliśmy w sobie taką inicjatywę, różne rzeczy próbowaliśmy organizować w tam lokalnej parafii. No ale nie mając właśnie takiego zaplecza, że tak to nazwę, za sobą, no to było to trudniejsze. Więc zamysł tego wszystkiego właśnie był taki, że chcemy pomóc ludziom właśnie takim, którzy bardzo pragną zainicjować życie wspólnotowe, ożywić je, w tym, żeby mogli przejść formację, żeby mogli czuć się pewnie w prowadzeniu jakiejś grupy osób właśnie w relacjach tego typu i mogli wyjść z tym dalej, żeby oni ze swojej strony mogli głosić, mogli ewangelizować, mogli inicjować, mogli swoje talenty, swój potencjał w taki sposób pożytkować. Czyli no, zaczynaliśmy od tego, może nie powiedzieliście tego, że chyba mamy teraz 5 grup skype'owych. Tak? Zgadza się. Mamy 5 grup, czyli jesteśmy w stanie usłużyć mniej więcej 50-60 osobom na świecie. Ale chcielibyśmy pomóc większej liczbie osób, a animatorów mamy tylko tylu, ile mamy
na dzień dzisiejszy. Tak? Więc pojawiła się taka myśl, jak żeśmy rozmawiali, modlili się, też konsultowali szerzej, żeby przesunąć środek ciężkości i zacząć formować nie członków wspólnot, ale liderów i animatorów. Tak. Prawda? I to jest jakby taka nowość. To jest taka nowość. Uruchomiliśmy, już jak ktoś będzie chciał pisać, uruchomiliśmy maila, na którego można będzie się zgłaszać. Napiszemy to na ekranie tego maila? Napiszemy. ewangelizacja.sne@gmail.com i na tego maila, jeżeli widzicie, że Bóg Was porusza i będziecie chcieli spełnić te kryteria, które zaraz podamy, to będziecie mogli wysłać swoją kandydaturę, prawda? Dobrze, teraz powiedzcie, no bo nie chcieliśmy tak, znaczy inaczej, chcieliśmy to wszystko uporządkować. Powiedzcie, jakie żeśmy w końcu wypracowali, też jakie Wasze były przemyślenia, jak należy się przygotować do tego, żeby wejść w taki proces formacji. Mhm. Więc proces tej formacji jest otwarty przede wszystkim, skierowany do osób, które są osobami chcącymi wziąć inicjatywę w swoje ręce, w swojej parafii, czy też w okolicznej parafii, do tego, żeby rozwijać życie wspólnotowe w okolicy. Mhm. Są gotowe na to, żeby formować siebie, ale też przygotowywać się do prowadzenia innych osób, do inicjowania czy rekolekcji, czy później też grupy, która będzie się spotykała na zasadach takich, jak spotyka się grupa stacjonarna w SNG Gliwice. Mhm. Czyli to może zabrzmieć groźnie, faktycznie większość osób jakby nie chce brać odpowiedzialności, ale wiemy, że niektóre chcą. Tak. Zdecydowanie. Tak jak na przykład wy przyjechaliście i nie tylko przyjechaliście do wspólnoty, ale zaraz właśnie zaczęliście też właściwie pracować nad tym programem. Tak. I tak. Wierzymy, że takich osób jest więcej, tak? Wierzymy. Tak, takich osób jest dużo. My sami spotykaliśmy takie osoby, które chciały brać inicjatywy, ale brakowało im narzędzi do tego, żeby móc z przekonaniem i z pewnym też zabezpieczeniem tyłów móc działać. I tutaj SNG Gliwice bardzo mocno wspiera nas tym, że mamy materiały, gotową formację, która ma imprimatur. O właśnie, powiedzmy o tym, co chcemy dać przez ten czas formacji. Mhm. Więc zaczynamy od tego, że najpierw zapraszamy osoby, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym programie, do indywidualnych rozmów z naszymi animatorami, którzy przedstawią właśnie koncepcję, zasady funkcjonowania tej formacji. Następnie wybrane osoby zaprosimy do takiej 6-tygodniowej przygotowawczej grupy, która będzie właśnie jeszcze głębiej pokazywać, jak to wszystko funkcjonuje, jakie będą wymagania i nasze oczekiwania w ramach takiej współpracy. No i po takim 6-tygodniowym przygotowaniu osoby, które będą chętne do tego, żeby wkroczyć w taki program i zostaną dopuszczone przez grupę animatorów do tego, będą mogły rozpocząć formację. Mhm. Czyli będziemy mieli ten etap przyjmowania zgłoszeń. On będzie trwał, dajmy na to, 2-3 tygodnie. Później będziemy rozmawiali, prawda, i będzie 6 tygodni takiego wstępnego zapoznania się i po tych 6 tygodniach będziemy chcieli jasnej decyzji. Zgadza się. Tak? Z obu stron. Bo tak naprawdę, no, tak jak stare też powiedzenie rzymskie mówi, że jasne sytuacje czynią przyjaciół. Czyli chcemy sobie jasno powiedzieć, tak, czego oczekujemy z jednej strony, z drugiej strony. Jeżeli nasze oczekiwania są zbieżne, jeżeli chcecie założyć katolicką grupę w swojej parafii, gdzieś na świecie, my chcemy Wam pomóc, tak, ale musimy mieć właśnie ten etap takiego zapoznania się i przygotowania. I co później? Czyli 6 tygodni i część osób mówi, wchodzimy w to. Mhm. Tak? Co dalej? Dalej mamy etap rocznej, pierwszego roku naszej formacji,
gdzie w czasie tego pierwszego roku wszyscy uczestnicy mają obowiązek, zobowiązują się do tego, żeby przez 4 dni uczestniczyć w takim bezpośrednim szkoleniu, gdzie przeżywają swoje rekolekcje. Stacjonarnie. Stacjonarnie w Gliwicach. I jest to również taki czas bliższego zapoznania się z tymi osobami. Ten roczny okres formacji zakłada to, że jest to czas takiego naszego przygotowania do tego, żeby móc zacząć służyć. Jest to czas, kiedy budujemy naszą relację z Bogiem, kiedy uczymy się tego, w jaki sposób nawiązywać relacje z ludźmi, w jaki sposób inicjować właśnie to życie parafialne. Jest to taki pakiet przygotowawczy do tego, żeby dana osoba mogła zacząć, żeby się wzmocniła i mogła zacząć działać. Mhm. I co więcej, przez ten rok, to również ten rok będzie właśnie zakładał spotkania grupy skype'owej, w ramach której właśnie będzie prowadzenie, będzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania, które się ma, dzielić się swoim życiem, świadectwem, formacją, poznawać się nawzajem. No a oprócz tego, no to taka codzienna praca ze Słowem Bożym, ale to jest wszystko fajne i takie, ja się czuję podekscytowana, bo właśnie to, co bardzo podoba mi się w Szkole Nowej Ewangelizacji, to to, że te wszystkie materiały są, no nie wiem jak nawet jakiego słowa użyć, ale to jest tak czytelne, tak jasne, tak, że aż się chce ten dzienniczek przerabiać, tą formację. I tyle jest w tym mądrości, takiego światła na każdy dzień, że dla mnie osobiście jest to wielka radość i przywilej, że mogę właśnie iść sobie takim trybem z tym dzienniczkiem i już się cieszę na to, że na pewno zgłoszą się osoby, dla których też to będzie radość. Mhm. Czyli przez generalnie, no, przez pierwszy rok, mówiliście tylko o pierwszym roku, przez pierwszy rok spotykamy się na grupach skype'owych, jak często? Co tydzień. Niektóre grupy czasem spotykają się co 2 tygodnie, ale generalnie są to cotygodniowe spotkania. Czyli intensywnie. Zgadza się, jest to dość intensywny program. Pomiędzy tymi cotygodniowymi spotkaniami każda osoba pracuje indywidualnie ze swoim dzienniczkiem, który my dostarczamy. Tam są przerabiane po kolei właśnie tematy, które dotyczą właśnie wszystkich tych sfer opracowanych, przygotowanych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji jako taki pakiet przygotowujący do pracy. No i to jest takie sedno właśnie tej formacji, tej współpracy. Mhm. Dostajecie od nas materiały, które mają ten nasz dzienniczek, mówicie dzienniczek, to jest formacja podstawowa, które mają imprimatur. Dostajecie od nas cotygodniowe grupy dzielenia przez Skype'a. Tak. Dostajecie grupy dzielenia, modlitwy i wzrostu. Oraz formację animatorską. I od razu właśnie, to jest też ważne, czyli nie tylko formację twoją osobistą, tylko też formację na animatora, czyli też te umiejętności potrzebne, żeby zakładać wspólnotę po prostu, prawda? No właśnie, i mówiliście, że też mamy taki wymóg, żeby no, nawet jeżeli jesteście na drugim krańcu świata, to jednak trzeba będzie na 4 dni przylecieć do Polski, tak, żeby przeżyć 2-dniowe rekolekcje, które my nazywamy kursem, czyli 2-dniowy kurs i 2 dni indywidualnych też rozmów, modlitw i przyglądania się waszemu wzrostowi. Czyli to by był pierwszy rok. I co po tym pierwszym roku? Drugi rok, kiedy to właśnie uczestnicy tej grupy zapraszani są do tego, żeby już zaczynać inicjować życie parafialne, ale jeszcze nie na zbyt wysokich obrotach, tak, żeby jeszcze mieli czas właśnie na formowanie się dalej, bo cała formacja trwa 3 lata. Mhm. Czyli to jest ważne, żeby wyczuć, że to jest duże zobowiązanie i z naszej strony, i z waszej strony, prawda? Tak. Mhm.
I kiedy myślimy, żeby ta wspólnota faktycznie powstała? W miejscu, nie wiem, gdzieś na przykład na Madagaskarze, w Kenii albo Bóg wie gdzie. Więc zakładamy, że duża część osób będzie już właśnie w tym drugim roku inicjować powstawanie tych wspólnot, będzie organizować czy kurs nowego życia, czy jakieś spotkania z księdzem w parafii, gdzie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i właśnie to życie parafialne będzie ożywiane. Natomiast zakładamy, że po tym trzecim roku już wszystkie te osoby będą aktywnie to życie w parafiach ożywiać. Do tej wspólnotowości, do tego żywego dzielenia się wiarą i też swoim doświadczeniem spotkania z Bogiem. Czyli mamy taki faktycznie nasza umowa jakby na 3 lata, chcemy pomagać przez 3 lata. Oczywiście tutaj jeszcze bardzo ważne to jest to, co powiedziałem, że mamy błogosławieństwo naszego biskupa. Dlaczego? Wytłumaczycie to? Czy ja mam wytłumaczyć? To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ wszystkie osoby, które właśnie mieszkają za granicą i będą chciały inicjować coś takiego, potrzebują zgody swojego biskupa miejsca do tego, żeby móc aktywizować i udzielać się w swojej parafii. Także tutaj jest takie wsparcie ze strony SNG Gliwice do tego, żeby ten kontakt na poziomie właśnie biskupów inicjować do tego, żeby taka współpraca mogła się nawiązywać. Czyli będziemy Was formować, po czym pomożemy. Nie wiem, czy za każdym razem uda się polecieć gdzieś tam, gdzie jesteście po całym świecie, ale na pewno będziemy pomagać w tym, żebyście otrzymali wsparcie albo bezpośrednio z kurii, albo od proboszcza, który jest dziś chętny, tak? I ten kontakt w kościele, wiadomo, musi być porządek, czyli my będziemy Wam dostarczali jakby poświadczenia, że ta formacja jest katolicka, że zakładacie w poprawny sposób tę wspólnotę i tutaj będzie oczywiście biskup nasz uczestniczył w rozmowach, tak? Jeżeli będzie trzeba. Zgadza się. Oczywiście czasem nie osobiście, tylko na przykład w osobie księdza Artura do tego desygnowanego, tak? Ale to wszystko chcemy, żeby tak w porządku się właśnie odbywało. Dobrze. Powiedzcie, oprócz tego wysiłku takiego, prawda, żeby cotygodniowe spotkanie skype'owe 4 dni w Polsce, jeszcze jakieś nakładamy obowiązki na naszych kursantów? Myślę, że to jest takie sedno i jest to już wystarczające do tego, żeby osoby, które nie są pewne tego, że za swoją decyzją pójdą też ich czyny, że te osoby już się na tym etapie odsieją. Natomiast to, co mamy dalej, to cały pakiet radości i tego, co dobre idzie właśnie za tą formacją, jaka satysfakcja i też umocnienie właśnie w życiu religijnym, duchowym. Znaczy ja w ogóle na to patrzę tak z dwóch stron. Z jednej strony to jest zobowiązanie, ale z drugiej strony widzę, ile radości nam teraz daje w naszej grupce planowanie właśnie przyjazdu na kurs Nowe Życie osób od nas z grupki. To jest naprawdę... Znaczy gdzieś tam z daleka. Tak, tak, właśnie po świecie, którzy są porozrzucani. I już się nie możemy doczekać tego spotkania. I myślę, że to jest naturalne, że po prostu się tego chce. I jak już się w tym uczestniczy i właśnie traktuje się to jako taką przygodę z Panem Bogiem i też ludzi, których się poznaje, się lubi, to po prostu jest to przyjemność wykroić sobie te 4 dni i móc się spotkać w realu. No właśnie, a powiedzcie jeszcze, bo to się może wydawać takie dla wielu osób, skok na głęboką wodę, tak? Bo wiele osób chciałoby coś robić, ale my przychodzimy z takim konkretnym programem i wiemy, co się będzie działo tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Wiemy, jakie będą nauczania, wiemy, jakich umiejętności chcemy Was wyćwiczyć, w jakich umiejętnościach, tak? No i właśnie, co byście powiedzieli do osób, które myślą, czy ja po 2 miesiącach, prawda, nie wymięknę, albo po roku.
Co byście powiedzieli do tych osób, które mogą się wystraszyć, jak to ja mam być animatorem, liderem? Powiem ci szczerze, że gdybym usłyszał o takim zobowiązaniu, sam zastanawiałbym się, czy to jest wykonalne. Natomiast właśnie ten okres 6 tygodni, kiedy te osoby zapoznają się, zobaczą w jakiej formie to jest przekazywane, że to nie jest tylko teoria, że to są i pakiety multimedialne i właśnie treść, z którą na co dzień możemy się spotykać i nią żyć, to jest bardzo łatwostrawne, że tak powiem. To jest coś, co zaczyna być stylem życia na pewnym momencie. Powiedziałeś, że to jest wręcz uzależniające. A zobaczcie, ja jeszcze o jednej rzeczy myślę, o jednej rzeczy, żeśmy nie powiedzieli, najważniejszej chyba w tym wszystkim. My wierzymy, że Bóg daje nam takie narzędzie, żeby docierać do narodów na całym świecie. Mhm. I że to jest Jego wola, tak to czytamy i tak też rozumiemy decyzję i błogosławieństwo biskupa, że to jest, że Bóg po prostu chce, żeby Ewangelia docierała do wszystkich mieszkańców Ziemi. Również przez takie proste narzędzie, jak zakładanie wspólnot po całym świecie. Prawda? A jeżeli to jest Jego wola, to znaczy, że będzie Jego łaska nad tym wszystkim. A jeżeli to jest Jego łaska nad tym, to już ja nie zostaję sam z tym problemem, tylko jestem z Nim. Prawda? Zdecydowanie. To ja bym też w tych kategoriach, to jest w kategoriach wiary też, to jest, tak bym na to spojrzał, że Bóg chce znajdować swoje dzieci na całym świecie. A powiedzcie mi jeszcze tak, w jakim języku, bo ktoś może się zastanawiać, tak, jest w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i tak dalej, w jakim języku rekrutujemy ludzi? Na dzień dzisiejszy jest to, cała formacja jest prowadzona w języku polskim. Natomiast wierzymy, że jesteśmy zapraszani do tego, żeby ta formacja i później wspólnoty zakładane były również wielojęzyczne. Także to może temat rozwojowy. Tak, zdecydowanie. Tak jest. Jeżeli na przykład napiszecie nam, że mamy, nie wiem, 3 Polaków, a oprócz tego jeszcze 5 Niemców też by chciało coś takiego robić, tak? I to się będzie powtarzało, no to wtedy właśnie to, co mówicie, zaczniemy przygotowywać materiały, nie wiem, po angielsku, po niemiecku, nie wiem, po chińsku. Jak Bóg da, to i po chińsku. Prawda? Właśnie po to, żeby Ewangelia mogła się rozszerzać. Tak? Dokładnie. Chcecie coś jeszcze dodać? Czy modlimy się za tych, którzy myślą i wahają się? Znaczy się, ja mam takie przekonanie w sercu, że jest dużo ludzi, którzy tak by chcieli, ale czują się onieśmieleni, czy sobie poradzą, czy to jest dla nich. I chcę ci powiedzieć, że jeśli masz w sercu takie choćby nikłe pragnienie i ciekawość tego, co to jest, to wejdź w to, bo Nie warto się chować za takimi obawami, a myślę, że to może być wspaniała przygoda i przede wszystkim przygoda do spotkania i bycia na co dzień w życiu blisko Jezusa. Tadek? Ja podobnie. Zachęcam wszystkich tych, którzy mają jakieś wątpliwości, do tego, żeby po prostu napisali wiadomość i porozmawiali, zapoznali się ze szczegółami właśnie tej formacji, po to, żeby świadomie mogli podjąć decyzję, a nie poprzez obawy i poprzez jakieś strach i niezdecydowanie. Tak, strach na pewno nie jest dobrym doradcą, prawda? Strach nie jest dobrym doradcą. Natomiast też widzimy to w całym Piśmie Świętym, że Bóg wybiera osoby czasem wcale nie najbardziej właściwe do tego, żeby prowadzić jakieś dzieła, ale akurat na przykład chętne, a jeżeli nawet gorliwe jeszcze przy okazji, czyli nie całkiem właściwe, ale chętne i gorliwe, to Bóg sobie z taką osobą poradzi ze wszystkim i ze wszystkimi. Tak? Bóg pokona wszystkie
wszystkie przeciwności, jeżeli tylko znajdzie osobę chętną i gorliwą, to cały świat przed nami. Tak wierzymy. Tak wierzymy. Będziemy oczywiście patrzyli, będziemy, jeżeli nasze założenia okażą się jakieś niedokładne, będziemy to weryfikowali. Piszcie do nas. Teraz się pomodlimy za Was i za całe to dzieło, które rozpoczynamy, bo to dla nas też jest taka decyzja wiary, prawda? My w naszych wspólnotach, no, delikatnie mówiąc, potrzebujemy coraz więcej animatorów, tak. Prawda? Natomiast i tutaj wychodzimy, teraz mówimy, wychodzimy w świat, tak? To też jest z naszej strony decyzja wiary. Tak samo jak z Waszej strony, tak samo z naszej strony, że doprowadzimy to wszystko do końca. Dlatego dajmy całe to dzieło, dajmy cały ten czas Bogu. Zapraszam Was do modlitwy. Panie Jezu, chcemy stanąć przed Tobą w takiej pokorze i ze zrozumieniem z jednej strony ogromu tego, co przed nami, a z drugiej strony też szans i radości, które to niesie. Jezu Chryste, chcę Ci powierzyć wszystkich braci i wszystkie siostry, które nas oglądają teraz, które patrzą na to, no, na swoje serce i może boją się, i może są właśnie prowadzeni przez niepewność i strach bardziej niż przez wiarę. Proszę Cię teraz, Duchu Święty, wstępuj do naszych serc, wstępuj z gorliwością, wstępuj, Panie, z takim zapałem, nawet jeżeli nie czujemy się najbardziej odpowiednią osobą, żeby to zrobić. Jezu Chryste, proszę Cię teraz, przymnażaj nam wiarę w to, że to jest Twoje dzieło. Dawaj nam mądrość, kieruj nami, naszymi krokami, bo wierzymy, że w Twoim sercu jest gorące pragnienie dotarcia do setek, tysięcy, milionów osób, które jeszcze nie słyszały o Jezusie, które nie słyszały o krzyżu, o zmartwychwstaniu, które nie znają Kościoła w ogóle, na całym świecie. I przez takie proste decyzje, przez prostych ludzi, przez proste dzieła, Ty możesz krok po kroku docierać do tych ludzi. Jezu Chryste, proszę Cię, wylewaj swego ducha i dawaj nam odwagę i gorliwość. Nie chcemy, Panie, pozostać tylko w takim samolubnym jakby kokonie, że Ty jesteś tylko dla nas, ale chcemy zacząć dzielić się Tobą i przygotowywać miejsca, gdzie ludzie mogą przyjść i napełnić się znajomością Pana. Jezu Chryste, oddaję Ci każdego brata i każdą siostrę na całym świecie. Jezu Chryste, dla Twojej chwały, dla chwały Twojego imienia. Amen. 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 Tak jeszcze pomyślałem o czymś takim w czasie modlitwy, że mogą nas oglądać również księża. I wiem, że nas oglądają i nawet wiem i pozdrawiam jednego księdza z Indii, który już mnie pytał o ten program, kiedy go zaczniemy. I właśnie go zaczynamy. Jeżeli zbierze się więcej księży chętnych, to zrobimy specjalną grupę dzielenia dla księży, którą będzie prowadził jeden z naszych księży właśnie. I wtedy będziemy formowali już całe parafie. Amen? Mówię poważnie. Jeżeli księża chcą na taką skalę właśnie też zacząć ewangelizować, zapraszamy, wtedy jeden z naszych księży po prostu będzie prowadził taką grupę. Tak? Wydaje mi się, że to jest coś dużego. Amen. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Chcieliśmy się z Wami podzielić tą radością i pokazać Wam to, co Bóg kładzie nam na sercu. No i tak mówiąc po łacinie, to jest taka misja ad gentes. To jest już wyjście szeroko. Ale no, weszliśmy w Czechy, to pewnie trzeba wejść i w Indie. A jak w Czechy i w Indie, to dlaczego nie w Kazachstan? I tak dalej, prawda?
No więc idziemy, kochani, w wierze i zapraszamy. Stańcie razem z nami w tym dziele i zacznijmy ewangelizację w taki sposób. Bez granic. Bez granic. Chwała Panu. Do zobaczenia.